Hakuna Matata. Witam. Dzisiaj odwiedzimy przedszkole publiczne numer 2 imienia Juliana Tuwima w Pszczynie i zadamy grupie przedszkolaków pytanie dotyczące szkoły. No to zapraszamy. To jest szkoła? Tam, gdzie się uczy pisać i czytać i literki się różno poznaje. Szkoła to takie miejsce, jak gdzie się uczy. Tam się też pisze. A chciałbyś iść do szkoły już? Tak. Kto to jest nauczyciel? Ten, kto uczy dzieci. Bardzo chłopak. A kim chcecie być w przyszłości? Budowlancie, ja. Kosmetyczką. A dlaczego akurat kosmetyczką? No bo dzieci tak samo. Mama Orlenki też jest kosmetyczką. A ja strażakiem. Strażakiem, ty? A ja chciałbym być policjant. Może powinniście przemyśleć i jeszcze do telewizji się zatrudnić, co nie? Dziękuję. Dziękuję. A teraz znajdujemy się przed gmachem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Pszczynie. Zadamy kilka pytań dotyczących szkoły, nauczycieli i ich planów w przyszłości. Zapraszamy. To jest szkoła według Ciebie? Budynek. Tak, a coś więcej można powiedzieć? Do którego musimy chodzić od poniedziałku do piątku. Ja odnajduję szkołę jako miejsce, w którym spotykam się z przyjaciółmi, w którym nabywam wielu nowych umiejętności. Miejsce, gdzie się uczymy, gdzie się spotykamy z różnymi przyjaciółmi. No to jest miejsce, w którym teoretycznie powinniśmy się uczyć, a w praktyce to no, różnie wygląda. Miejsce spotkań najfajniejszej i najzdolniejszej młodzieży. Kto to jest nauczyciel? Osoba, która mnie naucza. Poniekąd ma być dla nas autorytetem. Dla mnie nauczyciel to osoba, która nie tylko przekazuje nam wiedzę, ale także nas motywuje, także nas zachęca do dalszej nauki. Przyjaciel uczniów i taki przewodnik. Powiedz nam, kim byś chciał zostać w przyszłości? Astronautą. Astronautą? Tak. Lekarzem. Chcę być analitykiem finansowym. Nauczycielem od szkoły podstawowej i zrealizowałam marzenie. Się spełniają. Marzenia się spełniają. Marzenia się spełniają. Dlatego należy marzyć.